Funkcjonariusze operacyjni ze Zgorzeleckiej Komendy prowadzili działania wymierzone w osoby podejrzewane o przestępstwa narkotykowe. W zainteresowaniu zgorzeleckich policjantów znalazła się osoba, którą policjanci podejrzewali o posiadanie znacznych ilości środków odurzających. Podejrzenia policjantów okazały się słuszne. Po wejściu do wcześniej wytypowanego mieszkania u 41-letniej mieszkanki Zgorzelca policjanci poukrywane w różnych miejscach mieszkania znaleźli białą substancję, kilkadziesiąt woreczków strunowych oraz elektroniczną wagę. Już wstępnie przeprowadzone na miejscu badania testerami narkotykowymi wykazały, że są to środki odurzające, była to silnie uzależniająca substancja, tak zwana metaamfetamina, tak zwana w środowisku narkomanów jako piko. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 7 tysięcy porcji, jest to o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, tak więc kilka tysięcy porcji tego narkotyku nie trafi na rynek. Kobieta została aresztowana na wniosek zgorzeleckiej prokuratury. Jej zatrzymanie to kolejny efekt polityki zgorzeleckich policjantów, zakładającej walkę nie tyle z konsumentami, co z dystrybutorami narkotyków. Ten finalny, ten ostateczny odbiorca narkotyku jest to często gęsto osoba chora, uzależniona, tak więc te osoby nie pozostają w naszym zainteresowaniu tak bardzo jak osoby, które są odpowiedzialne za ten interes, czyli osoby produkujące narkotyki, hodujące narkotyki, wreszcie wprowadzające ją na rynek i trujące młodych ludzi. To są osoby, które mamy zamiar i będziemy eliminować z rynku, ponieważ pojedynczy posiadacz nie stanowi większego zagrożenia, natomiast osoba, która wprowadza wręcz w hurtowych ilościach środki odurzające, stanowi poważne zagrożenie dla przede wszystkim młodego człowieka.